spotkaliśmy się dzisiaj przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kwalecznictwa w Grudziądzu, by promować ideę honorowego krwiodawstwa w naszym mieście. Proszę Państwa, wiemy, jak cennym lekiem dla każdego człowieka jest oddana krew. Wiemy też również, że mamy duży szpital, gdzie wykonuje się duże i ciężkie zabiegi chirurgiczne, kardiochirurgiczne, gdzie naprawdę tej krwi jest potrzeba. Wiem również z informacji, które otrzymałem, że nasz szpital, zapotrzebowanie naszego szpitala w Grudziądzu na krew to jest około 1000 jednostek. 1000 osób miesięcznie musi oddać krew, żeby zaopatrzyć nasz grudziądzki szpital do naszych ciężkich zabiegów, które są właśnie wykonywane na kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej. Również jest też krew potrzebna dla wszystkich starszych osób, które chorują na chorobę niedokrwienną. Są kierowane z POZ-ów do szpitala po to, żeby przetoczyć im krew. Proszę Państwa, w naszym regionalnym centrum, tutaj w oddziale terenowym, miesięcznie oddaje się około 600 osób oddaje. Przy tysięcznym zapotrzebowaniu to jest praktycznie połowa tego, co potrzebuje nasz szpital. Dlatego chciałbym prosić młodzież, która jeszcze, przede wszystkim trafić do młodzieży, która jeszcze nie spróbowała i nie wie, jak to jest po oddaniu krwi. Myślę, że osoby, które już oddają krew, też już po pewnym czasie, no niestety, będą zażywać leki i ten okres ich oddawania honorowego dawstwa niestety, ale się skończy. Dlatego prosiłbym jeszcze pana prezydenta i pana posła o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Ja wspieram każdą tego typu akcję. Jak Państwo doskonale wiecie, krew to jest lek od serca. To jest lek, który dzisiaj nie można niczym zastąpić, więc to jest bardzo, bardzo ważne przy ratowaniu zdrowia i życia wielu, wielu pacjentów. To, co powiedział kolega, w Grudziądzu dysponujemy wielką placówką medyczną, postawioną na bardzo wysokim poziomie, realizującą bardzo specjalistyczne zabiegi. No właśnie do tych zabiegów między innymi niezbędna jest krew. Mamy teraz w Grudziądzu bardzo dobre warunki oddawania krwi stworzone dla krwiodawców. Stoimy właśnie, za naszymi plecami jest nowy budynek, warunki są komfortowe, które też w pewnym sensie powinny zachęcać do oddawania tego najcenniejszego leku. Zachęcam też młodzież do włączenia się w tą akcję. Młodzież w Grudziądzu mamy bardzo aktywną. Wielu młodych ludzi już oddaje krew. Wiem, że są takie koła porobione w poszczególnych szkołach, między innymi w Zespole Szkół Rolniczych, ale nie tylko, ale to ciągle jest za mało, więc apelujemy, prosimy do wszystkich, którzy mogą oddawać krew, którzy są zdrowi, a szczególnie właśnie ludzie młodzi, aby zdecydować się na ten krok ratujący często życie czy swoich bliskich, czy przyjaciół. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za to zaangażowanie i tak jak powiedziałem, zawsze tego typu akcje będę wspierał. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak doskonale wszyscy wiemy, krew to najważniejsze lekarstwo. Jednak mamy teraz okres letni i krwi w Grudziąckim Centrum Krwiodawstwa jest jak na lekarstwo. To znaczy, że jest za mało. Tak jak Krzysztof Misiewicz wspomniał, potrzebujemy 1000 jednostek, jesteśmy w stanie teraz zagwarantować 600. Wiem absolutnie o tym, że jest bardzo dużo osób w Grudziądzu, które są zainteresowane tym, żeby oddać krew, tylko nie wiedzą do końca, w którym miejscu to zrobić, jakie trzeba spełnić warunki. Dlatego chcemy zaapelować do Państwa, nie bójcie się idei krwiodawstwa, nie bójcie się oddawać krwi. Każdy, kto ukończył 18 rok życia, ale jest przed ukończeniem 65 roku życia, może się zgłosić tutaj do Centrum Krwiodawstwa i oddać ten swój lek, uratując życie niejednej osoby. To jest tylko 450 ml. Tak naprawdę kilkanaście minut, a jak wiele istnień ludzkich może dzięki temu przeżyć. Dlatego ta wspólna akcja, która w Grudziądzu już trwa od kilkunastu lat, gdzie przelaliśmy mnóstwo litrów krwi, w Grudziądzu się na dobre zakorzeniła,
ale cały czas czujemy się w obowiązku Państwu przypominać o tym, że musimy cały czas nadążnie promować tą ideę w naszym mieście i nie tylko w naszym mieście, bo na niedobory krwi właśnie w okresie letnim, kiedy jest wzmożony ruch wakacyjny, kiedy honorowi dawcy krwi wyjeżdżają na wakacje, kiedy jednak jest troszeczkę więcej wypadków komunikacyjnych, ta krew szczególnie jest potrzebna. Dlatego apelujemy do wszystkich, zgłaszajcie się do regionalnego krwiodawstwa i tutaj oddawajcie swoją krew. Ja jeszcze chciałbym nadmienić, że oddanie tutaj krwi nie wiąże się tylko z samą krwią. Są krwiopochodne leki jak osocze lub płytki krwi, które też są podawane pacjentom. To jest w zależności od schorzenia, od zabiegu, który jest wykonywany. Nadmienię również, że czasami dla jednego pacjenta potrzeba jest 25 jednostek krwi, czyli 25 osób musi oddać przy jednym zabiegu, 25 osób musi oddać tą krew, żeby po prostu była zabezpieczeniem dla tegoż pacjenta. Także chciałbym również nadmienić, 18 lat trzeba mieć ukończone, trzeba być przede wszystkim zdrowym i jak tutaj pan poseł stwierdził, 65 lat. To jest za zgodą lekarza. Wydaje mi się, że te kluby, które tu już powstają w szkołach, w zakładach pracy, naprawdę też prężnie działają i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście jeszcze więcej, jeszcze bardziej to prężnie służyło naszym mieszkańcom. Rozmawiałem nie tak dawno z panią Basią i z panem Rafałem, którym krew dostała 11 jednostek krwi, uratowało przy zabiegu tętniaka aorty brzusznej. Także szacunek dla wszystkich, dla tych, którzy przychodzą oddawać krew. I jeszcze jest jedno. Mitem jest to, że jeżeli ktoś zaczyna oddawać krew, że musi ją kontynuować. To jest już mit. Jeżeli ktoś przyjdzie oddać krew, muszę stwierdzić, że ma 2 dni wolnego, 9 czekolad. Te 9 czekolad to jest dokładnie te 400, 4,5 tysiąca kalorii, które mu pobiorą. No i rzeczywiście oddając tu krew ma wykonane szczegółowe badania, najbardziej szczegółowe badania, które może mieć zrobione każdy pacjent ze względu na to, że ta krew niestety, niestety musi być zdrowa, osoba musi być całkowicie zdrowa, bez żadnych chorób, dlatego są tak szczegółowe badania.